Rozpoczęliśmy tę liturgię jak zwykle, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także każdy sakrament, który przyjmowaliśmy w życiu, jakikolwiek, on też był nam udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podobnie też, jeśli przyjmujemy błogosławieństwo albo sami udzielacie, wyposażacie w błogosławieństwo wasze dzieci i wnuki, dyskretnie rysując krzyżyk na czole, też mówicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pamiętam też moja ciocia w górach, która sama wypiekała chleby w specjalnych piecach chlebowych, to potem jak zabierała się do krojenia tego chleba, to zanim zaczęła, to też rysowała nożem znak krzyża i mówiła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj jest niedziela, uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nawet jeśli nie zwracamy na to uwagi, towarzyszy nam nieustannie. Każda modlitwa, każda liturgia, każdy sakrament, sakramentalia, one nas nakierowują na tę tajemnicę, tę rzeczywistość. Bóg jest miłością. Bóg jest osobami, które żyją w nieustannym kochaniu się, dawaniu i przyjmowaniu. I Pan Bóg wychyla się w naszą stronę, aby nas tego uczyć, aby nas w to wciągać, w ten sposób przeżywania życia, kochając. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Przepiękna niedziela. Wczoraj były święcenia kapłańskie w naszej diecezji. Przybyło nam kolejnych kapłanów. To jest taki czas piękny teraz owocowania, czas truskawkowy, czas kwiecisty. Jesteśmy w najpiękniejszym okresie roku i wszystko się otwiera. Wszystko dokonuje tej przepięknej takiej autoprezentacji, jakby parady. Stworzenie pokazuje. Jak jest piękne i w stworzeniu zawsze można widzieć, jak w nim przegląda się, jak w nim odbija się autor. Tak samo i nasze życie w tej chwili jest prowadzone w tę stronę, abyśmy nie byli skuleni na sobie, żebyśmy nie ulegali takiej krzywej historii, wiadomości, tendencje, komentarze. To wszystko sprzyja temu, żebyśmy byli tacy coraz bardziej struchlali, zlęknieni, skoncentrowani na sobie, żebyśmy się przejmowali uzależnieniem od swoich nastrojów, humorów, stanów psychicznych. Im bardziej się skupiamy na sobie, tym bardziej potem wzajemnie się drażnimy, irytujemy, tym bardziej się dołujemy. Bóg chce i w Kościół teraz też przeżywa właśnie takie pójście pod prąd tym wszystkim tendencją head down, głowa w dół, żebyśmy mogli doświadczać, jak pod wpływem miłości Boga wszystko się otwiera. Dzisiaj dzieci, ponad 70 dzieci przyjęło pierwszą komunię, przedwczoraj spowiadały się. Piękne spotkania, piękne momenty. Spotkania z miłością Boga. Jak to robię co roku, to zawsze sobie przypominam moją pierwszą spowiedź. Pamiętacie?
byłem u proboszcza. Pamiętam. I wyspowiadałem się z pierwszego mojego świadomego grzechu. Taki byłem zestresowany, taki byłem przerażony, że ja muszę to komuś powiedzieć. Wyjadałem czekoladki. Ja byłem specjalistą od tego, żeby czekoladki z bombonierki znikały, a celofan był w porządku, nienaruszony. I miałem przekonanie, że przyznaję się do najstraszniejszej zbrodni, jaka istnieje na świecie. Do absolutnego zła. A proboszcz zaczął się chichrać w konfesjonale i pytał, a były przynajmniej dobre, warto było? Tak samo pierwsza komunia. Przypominało mi się, moja pierwsza komunia zawisła na włosku. Ja już wtedy, mając te 8-9 lat, miałem fioła na punkcie książek. Tak mnie ciągnęło do tych różnych książek i było ostatnia próba przed pierwszą komunią w kościele. Ja zamiast pobiec od razu na tę próbę, żeby zdążyć, to był stragan z książkami i mnie tam pociągnęło. I ja na tą próbę przyszedłem z takim solidnym spóźnieniem. No i wszystko zawisło wtedy na włosku. Ksiądz się zdenerwował i powiedział, że tak lekceważący stosunek, jaki zademonstrowałem, w stosunku do pierwszej komunii mnie całkowicie dyskwalifikuje i naprawdę niewiele brakowało. Ale wszystko się skończyło dobrze. Takie piękne momenty są teraz. Będziemy czekać na bierzmowanie, są śluby, są prymicje. Wszystko się otwiera. Także ta niedziela dzisiejsza jest takim właśnie pięknym podsumowaniem, takim grubym mianownikiem. Po całym okresie Wielkiego Postu, Wielkanocy, Paschy, w niebowstąpienia Chrystusa, zesłania Ducha Świętego, nagle to wszystko służyło temu, żeby się odsłoniła przed nami największa z tajemnic, tajemnica Boga. Boże, kim jesteś? Gdzie jesteś? Jak wyglądasz? Jak funkcjonujesz? Gdzie Cię znaleźć? Byli dwaj aniołowie. Jeden pytał drugiego. Gdzie przebywa Jego chwała? Śpiewają dzieci w Izraelu. Gdzie mieszka Bóg? A potem drugi odpowiada. Bóg mieszka w swojej chwale. Bóg mieszka w błogosławieństwie. Właśnie Trójca Święta to jest tajemnica, która jest otoczona uwielbieniem, błogosławieństwem. Nie, Bóg jest miłością. Zazwyczaj ta niedziela Trójcy Świętej budzi głęboki stres. Wprowadza w stres księży, bo myślą sobie, trzeba powiedzieć kazanie na temat Trójcy Świętej. I to mniej więcej wygląda w ten sposób, że trzeba byłoby przewertować choćby traktat o Trójcy Świętej świętego Augustyna. Albo sięgnąć po jakieś skrypty z seminarium i przygotować się do tego. Wierni, jak przychodzą tego dnia na mszę, przychodzą z tym samym stresem, bo będą musieli wysłuchiwać tego wszystkiego. Natomiast my dzisiaj podarujmy sobie abstrakcję. Bo Bóg nie jest abstrakcją. Abstrakcją są tylko nasze wysiłki związane z uchwyceniem Go, zrozumieniem Go. Natomiast Bóg chce się przed nami odsłaniać w inny sposób. I dzisiaj mnie bardzo poruszyło w tych czytaniach to, ta zachęta, z jaką zwraca się sam Bóg do nas dzisiejszego wieczoru poprzez Mojżesza. Bo Bóg o co nas prosi? Mówi coś takiego. Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą. Przyjrzyj się wydarzeniom. I potem dalej mówi, poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu. Wielokrotnie to mówiłem, ale dzisiaj to jeszcze raz powtórzę. Jedna z rzeczy, które wywarły na mnie być może największe wrażenie, jeśli chodzi o to, co usłyszałem od moich nauczycieli wiary, to był wtedy ojciec Alfred Cholewiński, jezuita biblista. I on kiedyś usłyszałem coś takiego powiedzieć, jeśli chcesz być chrześcijaninem dzisiaj, a tym bardziej, jeśli chcesz innym głosić Ewangelię,
to nigdy nie powinieneś z jednej ręki wypuszczać Pisma Świętego, a z drugiej gazety. Mówił obrazowo, żeby nam powiedzieć, że w ten sposób Bóg do nas dzisiaj mówi. Z jednej strony mówi przez Świętą Księgę, przez także obrzędy liturgiczne, modlitewniki. Ale z drugiej strony Bóg mówi nieustannie do nas poprzez wydarzenia. To właśnie to dzisiaj słyszymy. Zapytaj dawnych czasów, przyjrzyj się wydarzeniom twojego życia. Bo Bóg, jeśli będzie chciał się ukazać, objawić, to się nie objawi przez formuły, przez definicje, nawet najbardziej szanowne. Ale przyjdzie do ciebie i objawi się poprzez to, co dla ciebie uczyni. Co zrobi. To właśnie dzieje naszego życia, historia naszego życia, te wszystkie zakręty, dołki, przez które przechodziliśmy, nasze kryzysy młodzieńcze i wieku średniego i starzenia się, te koleje losu związane z tym, żeśmy się rozbijali o lęk łączący się z badaniami lekarskimi albo z diagnozą, która została nam postawiona, albo z poczuciem straty czegoś bądź kogoś, z egzaminami, na które byliśmy wystawiani, z miłościami, które żeśmy przeżywali, tęsknotami, dotkliwymi momentami udręki albo samotności. To właśnie poprzez te wydarzenia Bóg przychodził, żeby nam mówić o sobie, żeby nam powiedzieć, to dyskretny ja jestem. Jestem bardzo pod wrażeniem, dlatego że dzisiaj w tych wszystkich czytaniach jest podkreślona jedna jakby rzecz ważna, że Bóg to jest tym, który się powoli do nas zbliża. To wybrzmiało w pierwszym czytaniu, tak samo jak i w drugim, kiedy święty Paweł mówi, jeśli dasz się prowadzić duchowi, to będziesz miał go w sobie. I powiedział potem, nie miejcie w sobie ducha lęku, bojaźni, ale noście w sobie ducha Bożego, bo wtedy będziecie mogli czuć, że jest ktoś, kto powiedział o tobie, moje dziecko drogie. I to jest Bóg. Moja córko, mój synu. Nie tylko to powiedział, ale to dokonał. Zostaliśmy zrodzeni do wiary, do nadziei, do innej perspektywy. A w Ewangelii to już jest tak ewidentne, że Bóg jest ten, który powoli się do nas zbliża. Żeby etapami powoli dać o sobie znać, żeby nam się objawić. Jak to było w Ewangelii? No w ten sposób się zaczyna Ewangelia. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. Dlaczego nie 12? Zawsze są 12, jest 12. Jezus wybrał 12, a tu nagle 11. Wystarczyło to jedno słowo i ono zawierało to wszystko, przez co przeszli apostołowie, przez co przeszli uczniowie Jezusa. To byli ludzie poturbowani przez życie, tak jak być może nie jeden z nas dzisiaj. To poturbowanie spowodowało, że zostało ich 11. Jeden, który ma na imię Judasz, który się zapowiadał bardzo dobrze, nagle nie przeszedł próby pokory, nie przeszedł próby weryfikacji. Stracił wszystko. Inni też czują się poturbowani. Przecież to są ludzie, których Jezus po zmartwychwstaniu szukał jednego po drugim. Wiedział, gdzie ich znaleźć. Wiedział, że oni się rozbili o krzyż. Wiedział, że oni się zgorszyli Wielkim Piątkiem. Szukał, znajdował ich tam, gdzie się spodziewał ich znaleźć. Jednego w lęku, drugiego w rozczarowaniu, trzeciego w desperacji, czwartego w całkowitym pobłądzeniu w życiu, straceniu orientacji, azymutu. Wszystkich ich szuka i wszystkich ich gromadzi tam właśnie w Galilei. I kiedy ich zgromadził, to powiada Ewangelia, Jezus przyszedł. I kiedy przyszedł i się objawił, to oni wszyscy zareagowali tak, jak powinni zareagować, to znaczy oddali mu pokłon. Ale ten pokłon w przypadku niektórych ukrywał radość, podziw, wdzięczność, a w przypadku innych ukrywał wątpliwości. Nic dziwnego, jak człowiek jest porysowany przez życie. Jak przejdzie przez próbę tarapatów, utrapienia, własnych bądź cudzych grzechów. Nic dziwnego, że przychodzą wątpliwości. I Bóg czasami te wątpliwości dopuszcza. Są takie wątpliwości chwilowe, które wstrząsną nami. Pokażą nam się świeczki w oczach.
Ale są takie wątpliwości, które człowiek może nosić w sobie latami. Gdzieś wpisane w jego myśli, w jego DNA. Nieustanny sceptyk, nieustannie zawieszony. I co robi Jezus? Jezus się zbliża. To jest coś pięknego w tej Ewangelii. To powolne zbliżanie się Jezusa Chrystusa do naszego życia, do naszego serca. Obojętnie, czy dzisiaj znajduje w kimś z nas wdzięczność i pragnienie śpiewania hymnów z powodu tego, co przeżywasz, czy ktoś być może jest głową w dół, czuje się porysowany i poturbowany. Albo kogoś jeszcze trapią wątpliwości tego czy innego rodzaju dotyczące życia, dotyczące jego sensu, dotyczące sensu kochania kogoś drugiego, układania się na nowo z kimś, pracy, rozwijania się, przyszłości. A może będzie wojna? A może wszyscy zostaniemy w jednym momencie porwani na obłoki i w ten sposób się okaże siła eksplozji atomowej? A może nas pochłonie erupcja wulkanu? A może to są wątpliwości dotyczące twojego sumienia? A może to są wątpliwości dotyczące Boga samego? To, co jest pięknego w tej Ewangelii, to jest to zbliżanie się Jezusa. On się do nich zbliżał, wiedząc, że oni mają wątpliwości. I co mówi? Dana mi została wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie. Jezus demonstruje pewną nową władzę. Jaka to jest władza? Zobaczcie, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego rodzaju władzy, która nie znosi wątpliwości. Nie wolno nam mieć wątpliwości, jeśli chodzi o tych, którzy rządzą. Co do dekretów, które nam przygotowują, co do uchwał, które są podejmowane, co do zapisów w takim czy innym kodeksie czy konstytucji. Nie wolno ci mieć wątpliwości. Jeśli będziesz miał wątpliwości, to zapłacisz za to. Będziesz uznany, że jesteś wrogiem systemu, że jesteś wrogiem tej władzy. Stracisz pracę. Będziesz ryzykował wykluczenie. Tak działa władza, którą znamy z tego świata. Władza mi dogadza. To jest afrodyzjak, to jest narkotyk, to jest alkohol. We Władcy Pierścieni czarownik Saruman zamienia, wyrzeka się swojej mądrości dla władzy, żeby pozyskać władzę nad tym światem. Dlatego nawiązuje pakt z diabłem, ze złem. I co wtedy się dzieje? Zaczyna jedną wielką niwelację świata, wyrównywanie po swojemu, żeby wszystko spłaszczyć i dostosować do swoich własnych oczekiwań, wymagań, kategorii. I my tego się boimy, bo to jest dyktatura. Jeśli sięgniemy nawet do przykładów z Pisma Świętego, jak wygląda, jak reaguje władza, jak zareagował wielki król babiloński Nabuchodonozor, o tym mówi Księga Daniela, w stosunku do trzech młodzieńców izraelskich, co do których mu powiedzieli szpiedzy, że masz tutaj w twoim otoczeniu takich trzech zarozumialców, którzy mają wątpliwości co do tego, co powiedziałeś, co nakazałeś. Oni nie chcą ci służyć, oni nie chcą oddawać pokłon posągowi, który kazałeś postawić na głównym placu. Jak reaguje władza wobec wątpliwości? Nabuchodonozor wkurza się strasznie i każe rozpalić potężny piec i wrzucić ich do tego pieca, zniszczyć, zniwelować, wyrównać. A jak reaguje w księdze Estery, ulubionej księdze świętej Edyty Stein? W księdze Estery Haman, despota, premier głównodowodzący państwem, który nagle okazuje się, że jest pewien człowiek, Żyd, Mardocheusz, który tak samo nie ma zamiaru czołobitnie oddawać kultu jednostki, jaką usiłuje w stosunku do władcy budować w państwie Haman. Jest to sposób trzymania wszystkich krótko w posłuszeństwie. Wszyscy mają ulec dyktaturze jednomyślności. Masz tak samo myśleć, masz tak samo czuć. Masz oglądać to, co ja ci każę oglądać. Masz jeść to, co ja ci mówię, że masz jeść. Nie wolno ci być oryginalnym. Nie wolno ci iść twoją własną drogą.
I wtedy Haman, widząc, że Mardocheusz ma wątpliwości w stosunku do jego despotyzmu, co robi? Układa się z władcą za duże pieniądze, żeby zniszczyć nie tylko Mardocheusza, ale wyciąć cały naród żydowski. Tak samo będzie reagował i Herod, tak samo próbuje reagować Piłat. Tak reaguje władza. I nagle Jezus zbliża się do swoich uczniów, widząc ich wątpliwości, i mówi: władza. Ale jaka władza? Jaką władzę otrzymał Jezus? Dana mi została wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie i głoście Ewangelię. Zanurzajcie ludzi w miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego. O tej władzy święty Paweł któregoś razu powie, że będąc wśród was, postanowiłem nie znać nikogo innego jak tylko Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego stanąłem przed wami z bojaźnią i z drżeniem, bez żadnej pychy, bez żadnej arogancji, respektując całkowicie waszą wolność. To jest to piękno, które może się dokonać między kochanym, kochającym Bogiem, a wolnym człowiekiem. Że Bóg ma władzę, ale nigdy nie użyje tej władzy, żeby nas wziąć za gardło, żeby nas do czegoś zmusić, żeby nas czegoś pozbawić. Zobaczcie, ta władza ziemska, ona coraz nieustannie próbuje pokazać swoją przewagę nad nami. To, co przeżywamy w ostatnich tygodniach w naszej ojczyźnie, także w naszym mieście. Kolejna próba usunięcia krzyży. Boże drogi, ile razy już to było robione? Robił to taki pewien pan, który się czesał na lewą stronę z wąsikiem i który usiłował narzucić władzę całej Europie. I wprowadził w 1941 roku nakaz usuwania krzyży ze wszystkich urzędów. I wtedy w Wiedniu była pewna siostra zakonna. Helenka z Moraw urodziła się koło Brna. Przejechała potem, przeprowadziła się z całą rodziną do Wiednia i tam najpierw pracowała jako sprzedawczyni w jednym sklepie, a potem przygotowała się do zawodu pielęgniarki. Była bardzo dobrą pielęgniarką. Jako pielęgniarka w szpitalu uległa urokowi sióstr franciszkanek od Bożego Miłosierdzia, które opiekowały się obłożnie chorymi, biednymi, ludźmi, którymi nikt nie chciał się zajmować. Widziała ten niezwykły rodzaj miłości, zbliżania się Jezusa do człowieka, do którego nikt inny nie chce się zbliżyć, bo wydaje się, że wzbudza mdłości, że jest godzien pogardy. I ona stała się siostrą zakonną i była bardzo dobrą pielęgniarką, cenioną w szpitalu w Wiedniu. I kiedy przyszedł nakaz Hitlera, że trzeba wyrzucić wszystkie krzyże ze szpitala, ona powiedziała: nigdy. Nie zgodziła się. Podejmowano próbę wyrzucenia jej z tego szpitala, ale lekarze stawali w jej obronie. Mówili: taka specjalistka, takie ręce, taki talent i wyrzucać ją ze szpitala. Aż przyszedł końcówka 1941 roku. Helena, która wtedy jako siostra zakonna już przyjęła imię Restytuta, Kafka, nazywała się Kafka, jak ten słynny pisarz z Pragi. Zostaje aresztowana, umieszczona w więzieniu i po 12 miesiącach przebywania w więzieniu zostaje skazana na śmierć, zgilotynowana przez hitlerowców za to, że nie zgodziła się ruszyć krzyża. Ilu ludzi szło na śmierć tylko dlatego, że nie pozwoliło sobie wydrzeć krzyża, nie wstydzili się krzyża. A teraz nagle wracają te same czasy. Najpierw poprzez pewną poprawność polityczną. Najpierw dowiedzieliśmy się, że kiedy prezydent Obama amerykański przyjechał do pewnego uniwersytetu, i to jeszcze katolickiego, jezuickiego,
z tak zwanym wystąpieniem Lectio Magistralis, to wtedy na jego życzenie został zasłonięty krzyż, który był w auli głównej tego uniwersytetu. A w ubiegłym roku kolejne G7, państwa najbogatsze, były goszczone w Münster w Niemczech przez niemiecką minister spraw zagranicznych, o czym się dowiedzieliśmy, że został usunięty z tej sali krzyż, dawny historyczny krzyż, który był tam w magistracie. I dowiadujemy się coraz, że z herbu Real Madryt zostaje dyskretnie usunięty krzyż, dlatego że Real Madryt teraz przeszedł na finansowanie ze strony szejków arabskich. Krzyż drażni, denerwuje. Kogoś innego zaczęły denerwować krzyże na kościołach i katedrach katolickich. I sami chrześcijanie pomyśleli, że to jest za bardzo irytujące dla przyjeżdżających do nas imigrantów, muzułmanów, więc pozamieniali te krzyże na inne symbole albo je ściągnęli. W wizytówkach różnego rodzaju, które towarzyszą, czy to Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czy olimpiadzie, która się zbliża, nagle znikają krzyże. Jakbyśmy się, ulegając tylko i wyłącznie politycznej poprawności, decydowali się na to, żeby przyznać rację tym, którzy zawsze byli wrogami Kościoła. Dzisiaj wydaje się, że nie mamy żadnej dyktatury, żyjemy w czasach wolności, praw człowieka, a tymczasem ciągle jest pewien rodzaj wiszącej w powietrzu innej, nowej dyktatury, która owszem, widzi miejsce w społeczeństwie dla chrześcijan, widzi miejsce dla Kościoła, ale pod warunkiem, że ten Kościół nie będzie ludziom proponował nadprzyrodzoności. Niech się zajmie biednymi, niech się zajmie sprzątaniem po tych, którzy wariują, grzeszą. Niech się zajmie przyjmowaniem rozbitków życiowych. Jesteśmy w stanie zaakceptować taki chrześcijan i taki Kościół, który nie będzie pokazywał swojej obecności w miejscach publicznych. Macie swoje kościółki, macie swoje kapliczki, to tam się gromadźcie. Wynocha. I mamy dzisiaj do czynienia z takim nowym rodzajem dyktatury, takim nowym rodzajem władzy, głupiej, ślepej władzy. Bo kto zaczyna walkę z Krzyżem Chrystusowym, to prędzej czy później polegnie. Bo Krzyż Chrystusowy to nie jest tylko symbol człowieczeństwa, to nie jest tylko symbol miłości. To jest najgłębsza prawda stanowiąca fundament naszego istnienia. Jezus dzisiaj zbliża się do nas, tak samo jak zbliża się także do ludzi, których trapią wątpliwości, którzy mają burzę mózgu, którzy nie wiedzą, na czym stoją i nie wiedzą, komu i czemu ufać. Nie demonstruje władzy Nabuchodonozora, ani Hammana, ani nie używa żadnych metod politycznej poprawności wywierania nacisku. A propos krzyży. Ja byłem kiedyś kapelanem w szpitalu, w Mestre koło Wenecji. To był nowy szpital. I byłem tam z pewną siostrą zakonną i jednym świeckim diakonem. I w tym nowym szpitalu zauważyliśmy, że nie ma krzyży. Dopuściliśmy się takiego cywilnego deliktu. Nie pytając nikogo o zdanie, w nocy rozwiesiliśmy, przybiliśmy te krzyże po salach. Nikt nie zwrócił uwagi. Nikt nie krzyczał. Nikt nas nie gonił. Nikt nas nie zwalniał z pracy. Wszyscy przyjęli to jako element krajobrazu. Ale nigdy nie zapomnę tego, jak jeden człowiek, jeden mężczyzna leżał na sali z rakiem czustki. Jeśli tu są lekarze, no to wiedzą, co to znaczy dla pacjenta. I ten człowiek, ja przychodziłem do niego i on mówił czasami do mnie: księże, nie truć się. Szkoda twoich wysiłków, ja jestem niewierzący. I on tak, żeśmy się umówili, że ja jestem księdzem, a on jest niewierzący i będziemy taki dialog prowadzić światopoglądowy. I on nam nieźle wychodził. Nawet za każdym razem, jak przychodziłem, no to
parę słów, parę zdań zamieniliśmy. Ja widziałem, jak on topnieje, jak odchodzi. Ale któregoś razu on mnie zaskoczył. Bo przysiadłem przy nim na łóżko, on tak spojrzał na krzyż, który wisiał, krzyżyk, i on tak tylko głową pokazał i mówi, jak on mi pomaga. Ja mówię, zaraz, ale przecież jesteś niewierzący. Czy coś się zmieniło? A on tak patrzy na mnie, uśmiechnął się i mówi, to nic, on mi pomaga. Nabrał wątpliwości co do swojej niewiary. Jeszcze na koniec chcę wam powiedzieć coś takiego, co mnie spotkało wczoraj, jak Chrystus, o tym delikatnym zbliżaniu się Chrystusa, żeby dać znać. Rozmawiałem z jedną osobą, z jedną panią, naukowcem, która przedstawiała mi projekt swój, ten projekt bardzo nowoczesnych badań, wsparty grantem, który dotyczyłby także sposobu funkcjonowania, jakby takiego raportu o stanie psychicznym czy psychopatycznym naszego najmłodszego pokolenia, żyjącego, funkcjonującego w świecie wymiany komunikacji cyfrowej. Takie coś. I żeśmy o tym rozmawiali i w pewnym momencie jej słuchałem, a potem ja zacząłem mówić, jak ja to widzę i zacząłem się tak napędzać w tym moim, w tej mojej tyradzie w stosunku do niej. I mówiłem, jak ja to widzę. Widzę, że na czym polega współczesny satanizm, na czym polegają skutki braku wartości w wychowaniu. I zaczynałem potem mówić o pokoleniu dzieci rozwodowych i potem mówiłem o mentalności antykoncepcyjnej i potem mówiłem także o fali krzywd, które dokonują się w imię tak zwanej tranzycji seksualnej. I ona tego słuchała i ona w pewnym momencie mówi, to ja księdzu coś powiem. Ja do niedawna jeszcze byłam lewaczką, feministką. I to wszystko, o czym ksiądz mówi, to by mnie tak drażniło. Ale ja teraz widzę, że w tym jest dużo racji. I opowiedziała mi jeden epizod. Trapiła ją depresja na antydepresantach, alkohol. I ona mówi, postanowiła któregoś razu w zimie komputerowo ustalić, które miejsce w Europie jest najbardziej nasłonecznione. I tam pojechała. I tam znalazła się w tym miejscu, mówi, to było urocze, właśnie to sobie chodziła, a tu trochę wina, a tu trochę jakiejś atrakcji turystycznej, a tu trochę jakiejś atrakcji lokalnej. Aż do jednego, mówi, jeden dzień, jej urodziny. I mówi, znalazła się w jakimś miejscu, gdzie usłyszała kawałek czytania odczytywanego w czasie mszy świętej. I ona usłyszała, jak trędowaty podszedł do Jezusa, padł przed Nim na kolana i mówi, jeśli chcesz, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. I ona mówi, tak to weszło w nią, że chodziła nieustannie i cały czas dudniło to w niej. I ona mówi, zaczęła powtarzać, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Krzyczała to z siebie, z całej swojego, swojego dołu, z całej swojej klęski. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. I w pewnym momencie mówi, ja nie wiem, jak to wyjaśnić. Ja to usłyszałam w sobie. Chcę. Bądź zdrowa. Ja mówię, od tego momentu już żadnych bezsennych nocy. Nie potrzebuję depresantów. Nie potrzebuję zaglądania do szkła, do kieliszka. Przyszło coś tak niezwykłego, tak ujmującego. Od tego momentu zaczęła przysłuchiwać się, jak to powiedziała, waszym katolickim kazaniom, katechezom, rozmowom. Nieustannie się tym syci i zaczyna szukać inspiracji także dla swojej pracy, dla swoich badań. Jeszcze suplement do księdza Dolindo na koniec. Może to opowiadałem, może nie. Jak wiecie, ksiądz Dolindo bardzo dużo wycierpiał. Wycierpiał także od ludzi Kościoła. Z tego powodu był zawieszany i to całe lata, kiedy nie mógł odprawiać, nie mógł spowiadać, nie mógł głosić słowa, spadały na niego kary jedna za drugą. Dlatego też wszedł na organy i grał w jednej parafii i komponował.
Jednego razu przyszli do księdza Dolindo ludzie, mówią: Dolindo, Dolindo, tu jest taki profesor, muzykolog, przyjechał do Neapolu, Arab. On jest muzułmaninem, ale jest świetnym specjalistą od muzyki. Chciałbyś się z nim zobaczyć? Umówił się z nim ksiądz Dolindo. Tamten człowiek przyszedł i ksiądz Dolindo do niego mówi: maestro, profesore, ja trochę komponuję, trochę piszę muzyki. Jestem, nigdy bym się nie ośmielił, no ale skoro nadarzyła się okazja, czy ja mógłbym ci trochę przedstawić tej muzyki? Wejdę na organy, zagram trochę, a ty potem mi powiesz, ocenisz, czy w dobrą stronę idę. Jak to widzisz? Umieścił go, usadził go w pierwszej ławce w kościele i zanim poszedł na organy, na ołtarzu postawił dwie zapalone świece i pomiędzy Najświętszy Sakrament. I poszedł. Po 40-45 minutach gry schodzi do tego profesora tutaj i mówi: profesorze, i co myślisz na temat tych moich kompozycji, tych moich wypocin? A tamten taki trochę wyrwany z namysłu i mówi: tak, nie, całkiem niezłe, nie, mieszczą się w kanonie, w kategoriach, ale ja mam inne pytanie, coś innego mnie zaintrygowało. Co? Co to jest to białe, co umieściłeś między tymi dwiema zapalonymi świecami? Co to jest? A ksiądz Dolindo mówi: a co się stało? Dlaczego, profesorze, pytasz o to? Bo od momentu, kiedy mnie zostawiłeś sam z tym czymś białym, ja od tego momentu czuję taką czułość ujmującą, takie ciepło, które się rozlewa w moim sercu, coś tak pięknego, tak przyjemnego, że ja w życiu czegoś takiego nie doznałem. I wtedy ksiądz Dolindo mu wyjaśnił: to jest Jezus. My wierzymy, chrześcijanie, katolicy, że Jezus jest żywy, że jest obecny i że On jest właśnie w tym kawałku białego chleba i dlatego my się do Niego modlimy, dlatego my przed Nim klękamy, my Go adorujemy, my Go kochamy. To jest nasz Bóg. Tamten człowiek wrócił do swojego arabskiego kraju, oczywiście nie przyznał się do tego, co wtedy się z nim stało, bo to by miało straszne konsekwencje w kraju arabskim przyznać się do konwersji, nawrócenia. Ale kiedy znalazł się złożony chorobą i umierał, on wrócił do tamtego wydarzenia, do tamtego epizodu. On wtedy swoim najbliższym powiedział: ja tam wtedy w Neapolu, w spotkaniu z tą białą postacią, z tą białą hostią, kiedy doznałem czułości, ciepła, dobroci, której nigdy nie czułem. Ja od tamtego momentu uwierzyłem, że Jezus jest Bogiem. I od tamtego momentu On się stał moim Bogiem. Ja do dzisiejszego momentu, do dzisiejszej chwili mocno w to wierzę. I wyznając Jezusa jako Boga, umarł. Tak działa ten potężny, wielki Bóg, który w jednej chwili, robiąc tak, mógłby przeorganizować, przeresetować ten cały wszechświat. I mógłby nam przemeblować w głowach, jakby chciał. Jakby chciał, to by nas wszystkich rzucił na kolana. Ale tak nie robi, bo Bóg jest miłością. I On przychodzi, zbliża się powoli, żeby pozyskać naszą uwagę. Pozyskać nasze zainteresowanie. Ten wyjątkowy, niezwykły żebrak miłości zatrzymuje się wobec Twojej i mojej wolności. Cała tajemnica Trójcy Świętej. Thank you.